Na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbyła się 17. edycja testu Coopera. Mimo wielu obostrzeń związanych z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, frekwencja dopisała. W sobotę 10 października od godziny 8 do 15 wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją kondycję. Wystarczyło pokonać wyznaczony dystans, a po zakończeniu sprawdzić swój wynik w tabeli Coopera. I tak w prosty sposób każdy z uczestników testu otrzymał informację zwrotną na temat swojej wydolności. Okazuje się, że zdecydowanie na większość tych, którzy zechcieli spróbować swoich sił w teście Coopera, cieszy się dobrą i bardzo dobrą kondycją. Zaledwie 11 osób otrzymało wynik bardzo źle, a 18 źle. Na starcie stanęły w sumie 354 osoby. Najmłodszy z uczestników miał zaledwie 3 lata, a najstarszy 64. Łącznie przebiegli dystans prawie 778,5 km. Rekordzista pokonał 3 km 800 metrów.